Filip Mladenowicz to niezwykle uśmiechnięty i sympatyczny facet, który jednak na boisku zmienia się nie do poznania i staje się piłkarskim potworem. Rytm jego kariery wyznaczają nazwiska wielkich piłkarzy, Neymara, Mohameda Salaha czy Franka Riberiego i m.in. o tym rozmawialiśmy z gwiazdą Legii Warszawa. Zapraszam Was na tę rozmowę i pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji. Co się stało, co zacząłeś jeść, albo co zacząłeś pić, że taką formę nagle złapałeś, bo na tym boisku to tak jakbyś te baterie Duracella sobie tam gdzieś podłączył i tak zasuwasz. No i wcześniej było takich okresów, gdy dobrze grałem. Albo grałem dobrze, albo mnie nie było w ogóle. To jest moje życie, moja kariera, ale zgadzam się z tobą, że no mnie się też podoba, że złapałem te formy, ale myślę, że wcześniej to nie wyglądało tak źle, tak? Jeżeli chodzi o, nie wiem, o Lechi, albo może ten okres tutaj u Ekstraklasy, tak? Ale na razie powiem i że tym, że się bardzo dobrze czuję i fizycznie, i tak, i mentalnie, i myślę, że może widać to na boisku. A propos zmian, w poprzednim sezonie 15 żółtych kartek miałeś i mówię, to zabijaka taki totalny, ale w tym sezonie w ogóle coś się stało, uspokoiłeś się, jakiś taki spokojny, tylko 3 żółte kartki, co się stało? Ja może teraz trochę ten temperament swój trochę uspokoiłem, tak? Nie daj wyprowadzić się z równowagi. Pamiętaj, że każda klęska jest nawozem sukcesu. No po prostu zajmuję się innymi rzeczami, tak? Że bardziej skoncentrowany jestem na swojej grze, odpowiedzialny. Ale nic, naprawdę niczego poważnego ja nie zrobiłem. Czyli teraz, jeżeli masz pomysł, że ja, nie wiem, gadam z kimś, z psychologiem albo z Bogiem albo z kim, wiesz? Naprawdę nie mam, nic się tak nie stało, po prostu sam za sobie trochę. A co się stało w tym roku, jaki to był, 2019, ja nie wiem naprawdę, ale widzę, że coś tam nie tak, bo no aż dużo było tych żółtych, tak, kart i ja nie ukrywam, że to jest za dużo może, ale trochę i tak widziałem, że straciłem dużo siły, tak, i energię swoje. I mentalne, i fizyczne na to gadanie, które mi nic nie naprawdę nic dobrego mi nie przynosi, tak? Może po prostu zadowolony byłem z tego, że chciałem to powiedzieć i powiedziałem, tak? I zrobiłem, tak? I z tej strony tak, miałem jakie uczucie, takie zadowolenie, ale jeżeli patrzymy trochę tak szerzej i trochę, no w ogóle niczego dobrego mi to nie przynosi prosto i myślę, że teraz to lepiej wygląda. Tam było oskarżenie, że Toma Hateleja z Piasta Gliwice nawet oplułeś, chociaż... Jesteśmy in love. Jesteście w kontakcie? Teraz jesteśmy, tak, naprawdę. Nie, ja powiedziałem, że naprawdę nie mówię ci teraz, że albo jaki alibi, albo coś. Jeżeli się zachowałem tak źle, zachowałem się źle, naprawdę. I ja wiem o tym tam. I oni też wiedzą o tym i dlatego po prostu mnie ukarali. Latem skończył ci się kontrakt z Lechią Gdańsk i zastanawiałeś się gdzieś. Wiem, że miałeś oferty z AEK-u Ateny, wiem, że Krylia Sowietow Samara się odzywała gdzieś tam z krajów arabskich. Dość niespodziewanie wybrałeś Legię. Dziś jesteś już przekonany w 100%, że to była najlepsza możliwa decyzja, jaką podjąłeś? Ani 1% nie zastanawiałem, że po prostu czy to jest taki dobry kierunek, czy nie, czy mogło być inaczej, czy nie. Ja to zdecydowałem może i trochę wcześniej, tak. Poczułem, że to może być dobry kierunek dla mnie i wydaje mi się, że tak jest naprawdę. Myślę, że to jest bardzo dobra decyzja moja, ale nie spodziewałem się, że tak będzie, naprawdę. A pamiętasz pierwszy kontakt ze strony Legii? Od razu jakby poczułeś, że to jest to? Byli tym aż wcześniej. Mir Opolenica zadzwonił do mnie, on jest dobry też kolega z Łuko.
I prosto takie proste rzeczy mnie zapytał, jaki mój pomysł tak, dalej, co i jak dalej. Potem WUKO zadzwonił do mnie też, prosto od razu powiedział co i jak jest i od razu powiedział swoje plany i nie myślałem dużo, bo powiedziałem ci, że trafił dobry moment, wiesz, trafił dobry moment, jeżeli patrzymy na wszystko. Yes, yes, yes! Kiedy się ja już zdecydowałem na Legię, wtedy jeszcze dużo było do tego okienka, żeby było otwarto, tak? Ja mogłem czekać jeszcze 2-3 miesiąca minimum, tak? Ale powiedziałem ci, że potrafiony jest ten moment dobry i ja też nie chciałem dużo zdecydować, nie chciałem czekać prosto dużo. A myślisz sobie, że jesteś w super formie, będzie lato, może przyjdzie jakiś klub, zaproponuje ci jakąś propozycję, chciałbyś jeszcze gdzieś spróbować w silniejszej lidze? Jeżeli mnie zapytasz, czy jest taka chęć, żeby pograł, chęć jest zawsze. Ja nie ukrywam, bo prosto, że myślę, że mogę pograć jeszcze na jakim poziomie, tam lepszy moduł niż jest ekstra klasa może być, ale naprawdę nie mam teraz taki pomysł, że muszę zrobić coś fajnego, żeby uciekał stąd, tak? Ja tak nie, prosto nie funkcjonuję, tak. I nie chcę, powiedziałem ci już, ja myślę, że nie chcę patrzeć dużo na do przodu, tak? Twoją karierę wyznaczają wielkie nazwiska, bo ty grałeś przeciwko wielu naprawdę poważnym piłkarzom i zastanawiam się, który z nich dla ciebie był taki najbardziej, który najbardziej zapadł ci w pamięć. Żal trochę, że z Barceloną, kiedy graliśmy, Messi nie grał, tak? No ale grał Neymar, grał Luis Suarez. I ja nie mogę powiedzieć ani za żadnego, ej, ten jest to, bo wszyscy są za sobie taki prosto, że jest mamy, jak ty powiedziałem, mamy przyjemność ich oglądać każdy tydzień na telewizory, tak? I jeżeli już grasz przeciwko nich, to jest dla mnie to jest, ja lubię prosto takie mecze wielkie i dla mnie ten jest najłatwiejszy grać. Grałeś przeciwko Mohamedowi Salahowi, grałeś przeciwko Chicharito. Tak, Salah kiedy był u Rzymie, przepraszam, miał taki okres, chodził, że był w takiej formie, naprawdę nie mogę powiedzieć, że to była jego najlepsza dyspozycja, ale widzisz, potem został jeden z lepszych zawodników na świecie. To nie może być, że jeżeli nie umiesz grać w piłce, bo prosto są takie momenty w karierze, że gdy jest ciężko, że gdy nie złapiesz formy i każdy potem może mówić za ciebie, że no, on jest taki, nie potrafi, nie umie i coś. A było tak, że później zobaczyłeś, jak gra Salah w Liverpoolu i się złapałeś za głowę i powiedziałeś... No tak, jest, prosto. Widziałem potem najlepszy i wygrywa Ligę Mistrzów, tak? I wszystko, i co potem masz powiedzieć, że on wtedy był, co, nie umiał grać piłki, albo prosto jest, bo wszyscy są ludzie i mają swoich prosto takich okresów, gdzie może nie potrafią, może jest ciężko, może mają jakieś problemy, to nie możemy sądzić o tym. Ale ja kiedy grałem przeciwko, to był na nasze szczęście, może mał taki moment. A ty masz tak, że po takich wielkich meczach chcesz się koniecznie na przykład wymienić koszulką z kimś? Robisz sobie taką kolekcję koszulek? W Barcelonie mam z Romy pewnie. Może być, że Danielisz, myślę, że jest z Barcelony i myślę, że z Romy to jest Dzeko, może być, myślę, że on. I jeszcze paru koszulek tam mam, od Szachtiora mam, od Srne, Dario Srna, może więcej mam tutaj z Ekstraklasy od nich, od kolegów, tak, przeciwko których grałem tutaj, gdzie obok mam jeszcze, zobaczyłem, bo... Co tam masz? Ani temu. Myślę, że tutaj obok jest... Pokaż! Jeszcze dużo czasu stoi, zaraz ci powiem, kto jest to. A, widzisz? Patryk Klipski! A nie może być gorzej w tym momencie. Teraz. A widzisz, tutaj mi stoi obok już, nie wiem, kiedy graliśmy z Piastem, to pierwszy raz. Tu w Warszawie, no, 2-2 byłem już.
To nie jest teraz od tego meczu. Ty, co ona tak leży kilka miesięcy, jej nie zaniesie? Leży tutaj kilka miesięcy, czeka, żeby je tam do muzea swojego miejsca. Trener Piotr Stokowiec opowiadał mi fajną historię, że po tym meczu z Portugalią, w którym zagrałeś, to był twój powrót do reprezentacji po wielu latach, to tą koszulkę swoją zaniosłeś właśnie Piotrowi Stokowcowi i dałeś mu w prezencie w podziękowaniu za to, że cię do tej formy doprowadził. Właśnie tak i było i obiecałem, że tak zrobię i zrobiłem tak. Potem była fajna, no niespodzianka dla mnie, kiedy żegnałem się z Alechią, na jakieś odprawy po tym ostatnim meczu. Przyszliśmy na stadion i on po prostu pogadał trochę o tym, że ja już czekał, że to jest... No po prostu tak będzie, tak się stanie i w końcu tak ściągnął swoje takie bluzy, tak, a pod była moja koszulka, tak, ta, która mu dałem. To naprawdę, no tak, zostawiło dużo takich wrażenia na mnie, naprawdę to jest bardzo fajny gest, ale naprawdę byliśmy bardzo tak zaskoczeni i ja i cała drużyna tutaj. Poczułem, że ja to trochę co zrobiłem w tej Lechii, tak. To jest w ogóle niesamowite, bo akurat wielu piłkarzy Lechii, którzy odchodzą z klubu, jak Sławomir Peszko, Artur Sobiech, Marko Pajszao, Miloš Krasić, mówią często o Piotrze Stokowcu różne takie rzeczy niezbyt przyjemne dla niego, a ty, wiem, bo kilkukrotnie rozmawialiśmy, zawsze stawałeś w obronie trenera i mówiłeś, że to też właśnie dzięki niemu gdzieś tam pewne rzeczy w twoim życiu się wydarzyły. Ja nie bronię nikogo, nie mam kogo bronić, nawet nie w tym wieku i takiego człowieka jest on, trenera, który dużo, dużo w życiu już poczuł i zrobił, tak? I nie mam jak kogo bronić. Ja po prostu gadam i cały czas to powiedziałem, że ja gadam swoje takie doświadczenie, tak, z nim. Tam było i gorszych momentów i dobrych, tak? Ja nie powiem, że cały czas to było to samo, ale po prostu to jest tak i to jest normalne gdzie to, tak? Ale ja naprawdę miałem przez tych 2,5 lata. Nie mogę powiedzieć, że miałem źle z nim. Z Ricardo Sapinto też sobie tam życzenia wysyłacie. Mieliście tam kilka takich nieprzyjemnych momentów, bo spotkaliście się w Cwenie z Weździe po raz pierwszy raz, jak wylądowałeś chwilę później na trybunach i do Evian cię nie puścili. Ja nawet na dzień dzisiejszy nie wiem, co się tam stało i co może być, co sprowokowało go, albo co ja zrobiłem, że zasłużyłem takie zachowanie. Nie wiem, naprawdę, a już mnie nie interesuje, już to jest poza i po co mi teraz wrócić głowę na takie rzeczy. Mieliście okazję wyjaśnić to sobie w Lierz, bo też spotkaliście się w Standardzie Lierz, ale z tego co wiem, trener nawet słowa z tobą nie zamienił. Nie, nic nie gadaliśmy, nie ma szans, nie było możliwe, naprawdę, on nie chciał gadać ze mną i tyle. Spotkałem go, powiedziałem, że go spotkałem raz w Szilomnie nawet, ale... Ja swoją, on swoje, tyle. A propos trenerów, to mam wrażenie, że jest jeden taki, który jest cały czas dla ciebie bohaterem i mam na myśli Roberta Prosineckiego. Jak nie powiem, przez niego byłem utrzymany i tak żal, że krótko byliśmy tak, razem, że może 6-7 miesiąc on uczekał, tak. Fajny człowiek, tak, i temperament, i jako trener Denis Mucremena był pierwszy zespół, tak, uczył się jeszcze, mogę tak powiedzieć, tak. Potem w Turcji zrobił coś fajnego z Heizer i nie jesteśmy w kontakcie, tak, ale nie powiem, że mi fajnie było z nim, bo taki piłkarz był naprawdę bardzo dobry, gdy grali w Barcelonie, Real Madrid, nie ma ich dużo, tak. Jeżeli gra z nami na treningu, to była widać klasa, nawet u butach takich do biegania, tak? Była widać ta różnica. To prawda, że kibice Crveny przychodzili na wasze treningi nie żeby oglądać piłkarzy, tylko właśnie Prosineckiego? To jest prawda, 100%. W tym momencie, kiedy ja podpisałem, to dużo nas młodych podpisało, może 6-7 zawodników z U21 reprezentacji wtedy, tak? I było im tak interesujące zobaczyć coś nowego, tak. Pamiętam, że pierwszych
3-4 mecze u siebie mieliśmy po 40 tysięcy ludzi. No nawet pełna była ta Maracana stadion. Graliśmy na kwadrat, jak się mówi, rondo. Nie wiem, tam liczyliśmy na jakie kwoty, nie wiem, 20 albo tak, coś, i on zrobił ten ostatni do tego jednego naszego, oddał mu takiego tunela, tak? Siatka. No oni byli prosto, to jest niemożliwe. Zaczęli wychodzić na stadion, palić takie te... Race. Race, no to jest cirkus było przez 10 minut, tak, ja prosto udaliśmy tak, czy to jest... Jeszcze jest możliwe, tak, coś takiego. Na koniec zapytam Ciebie o reprezentację, bo nie tylko wróciłeś do reprezentacji Serbii, ale zacząłeś w niej regularnie grać, notowałeś asysty, strzelałeś bramki. Spodziewałeś się, że jeszcze gdzieś to wszystko wróci, bo wydawało się, że tam Kolarow to zabetonował z tą stronę boiska i już nie ma żadnych szans, a tutaj Ty też miałeś dużo szczęścia, bo pamiętam, że była taka sytuacja, że przed meczem z Portugalią właśnie i Kolarow, i Kostić moim zdaniem mieli kontuzję, no i trener myślał, no i wymyślał Mladenowicza. No raczej Kolarow, tak, i bo Kostić wtedy grał do przodu, tak, wtedy graliśmy jeszcze za 4 obrońca, tak, i no trochę przypadkowo się to zrobiło, ale widzisz, jak ti powiedziałem, tak i jest w życiu, tak? I prosto dostałem powołanie potem później, tak? I miałem takie przygody zagrać przeciwko Portugalii. To był wtedy pierwszy mecz, otwarcie, eliminacja za Mistrzostwo Europy, tak? I zagraliśmy dobry mecz, 1-1. Nie ma lepsze takie przygody, że niż grać za swoje państwo, za reprezentację, tak? To jest naprawdę dla mnie, nie wiem, może najlepsze takie uczucie. I jeżeli masz wynik, to jeszcze bardziej. Dlatego mi żal, że nie awansowaliśmy na to Mistrzostwo Europy, bo to by było może, jeżeli chodzi o mnie, może króna takie do teraz to, co zrobiłem. To tylko mi tego może jeszcze nie wystarczy, że zagrać z reprezentacją coś poważnego, tak, jak Mistrzostwo Europy czy świata. Płakałeś po meczu ze Szkocją, po tym barażowym meczu, w którym zanotowałeś asystę, a przegraliście dopiero w rzutach karnych, czy była w tobie... Nie płakałem, ale byłem taki, jak ty powiedz, taki może emocjonalny i tak byłem prosto na off. Prosto spuchnięty, tak? I nie wiem, jak im powiedzieć, wiesz, prosto dużo daliśmy i kiedy wracam tak za siebie, to myślę, że jeszcze coś się zrobi tam, tak? Ale dopiero będę widać, że się ten euro zaczyna, to będziesz wtedy świadomi, tak? Że miałeś dobre okazje, dobry moment, ale co zrobisz, to jest życie. To komu w takim razie będziesz kibicował na Euro 2020? Nie wiem, czy chcesz usłuchać, że będę kibicował za Polskę. Oczywiście! Pewnie. Nie, pewnie. Polska też ma dla mnie bardzo fajne reprezentacje, dużo możliwości, dużo zawodników, tak? I zobaczymy, jak widzę to swoim trenerom, wiesz, jak jest duże państwo, tak? I naprawdę dużo dobrych zawodników, naprawdę. I myślę, że oni są cały czas na mistrzostwach i prosto to nie może być przypadkowo.